Halo, cześć, witajcie, z tej strony Ebrona, to kolejny odcinek z Fortnite. Słuchajcie, dzisiaj mam dla was naprawdę mocny odcinek, wyjątkowo zagramy sobie casuala, ale to dlatego, że Epic wprowadziło naprawdę fajny event, moim zdaniem chyba najciekawszy jak na razie. Wiecie, był ten płomienny event, był rybkowy event, a teraz jest shockwave'owy event, gdzie shockwave'y, czyli te granaty, które nas odrzucają, działają chyba, nie wiem, z 5 razy mocniej, po prostu ludzie latają po tej mapie, ja latam ludziom do boksów, więc dzisiaj naprawdę mocarna gra. Oprócz tego, słuchajcie, mam mega dobre informacje, że dostaliśmy się do ćwierćfinału turnieju twórców o 1 000 000 złotych, także słuchajcie, dzisiaj od 18 zapraszam was na Twitcha, bo będziemy sobie, słuchajcie, zmagać się i walczyć o półfinał z innymi polskimi zespołami, więc dzisiaj będę na pewno potrzebował waszego dopingu, ale to dopiero wieczorem. Na razie zróbmy sobie przegląd sklepu oraz przypominam, że jeżeli robicie jakieś zakupy w Fortnite, to bardzo docenię, jeżeli użyjecie naszego kodu Ebron, no to zawsze całkiem fajne tutaj wsparcie. No i słuchajcie, zobaczmy sobie, co dzisiaj mamy ciekawego w sklepie, a mamy mocarny powrót. Powrót Izabeli, czyli tego skinka, takiego, takiej, można by powiedzieć, uczennicy, która może odpalić książkę i nagle stać się taką, nie wiem, asasinką, wojowniczką czy coś takiego. Oprócz tego mamy do niej oczywiście kilofek, wrócił Axo, skinek pocieszny, no jak zobaczysz tą twarz, to chyba nie można powiedzieć inaczej. Oprócz tego tutaj wrócił skin Bolt. Z tego zestawu chyba najfajniejsze jest pani Bolt. Za 800 widoców całkiem spoczko. Z tej strony wrócił Starwound. O, bardzo spocony kill off. No tego kill offa na pewno nie trzeba przestawiać. Infinite dub, by the way. A i oczywiście koszykarka moja. Nie wiem, czy jeszcze są koszykarki. Są! Oprócz tego, słuchajcie, wczoraj wrócił skiny Tron. Ja tutaj mam chyba tą panią IO. O, jak najbardziej. Taka pani, też całkiem clean skinek. Oczywiście dalej mamy wszystkie koszykarki. Ja tutaj mam jedną koszykarkę. Tą, tak, czyli panią blondynkę, gdzie można sobie założyć wszystkie te takie skiny teamowe. Oprócz tego tutaj mamy zestawy tych koszykarzy, mamy dalej oczywiście Monkę, Batmana i te wszystkie zestawy, a dzisiaj w sumie chyba największym highlightem dalej są koszykarki, no nie? W sumie te skinki strona też mogą być całkiem chyba interesujące, prawda? Tak czy inaczej, słuchajcie, już wam nie przeszkadzam, zapraszam was na gierkę eventową, gdzie się troszeczkę pobawiliśmy. Miłego oglądania! No witam serdecznie, drodzy widzowie. Dzisiaj, słuchajcie, polecimy sobie z casualem, a to dlatego, że mamy całkiem fajny event w grze, ale o tym oczywiście zaraz wam powiem. No słuchajcie, dzisiaj drugi dzień turnieju streamerskiego o 1 000 000 złotych. Jeżeli dostaliśmy się, obstawiam, że w intro wam powiedziałem, ale gierkę nagrywam przed pierwszym dniem, więc kurczę, nie mam pojęcia, czy się dostaliśmy, ale mam nadzieję, że tak. Słuchajcie, mamy teraz event w grze, który... Dzień dobry, kolego. Nie, kolego, weź, z pompą dla wykrętów to mi tutaj nie lataj. Mamy, słuchajcie, event, który polega na tym, jak mieliśmy ostatnio ten event ogniowy, potem mieliśmy event rybkowy, a teraz mamy event shockwave'owy, gdzie jest bardzo dużo shockwave'ów na mapie. Siema. Dobry. Jezu, koleś jest powykręcany całkowicie. Teraz mamy event shockwave'owy, gdzie shockwave'y w teorii powinny wybijać bardziej. I te łuki shockwave'owe powinny wybijać bardziej, są bouncery, więc generalnie wszystko jest, powinno być przynajmniej wszystko w grze, jeżeli wszystko działa, więc dzisiaj sobie to ogarniemy. Dzień dobry, o widzę, no o mój Boże, jak kolesia wyrzuciło, ej faktycznie to działa, ty, no to dzisiaj się, słuchajcie, troszeczkę tym pobawimy. Tylko może najpierw wyczyszczę miejscówkę, więc dzisiaj taki wyjątkowy casualek, właśnie sobie umrę, nie ma problemu, mam przynajmniej shockwave'y. Nara, żegnam. I te shockwave'y jak teraz fajnie wybijają, tak przynajmniej mi się wydaje, że jakoś dalej, no nie? To chyba nie jest placebo, one chyba faktycznie jakoś dalej wybijają, a chyba na arenie to nie działa, więc sobie stwierdziłem dzisiaj, że odpalimy sobie casualka. Niestety skrzynka została wzięta. Dobra, mamy dużą potę. Duża potka na pewno się zawsze przyda. Nie ma problemu. Tutaj wyczyścimy sobie miejscówkę. Raczej problemu z osobami nie powinniśmy mieć, bo na Lazy strasznie dużo osób zawsze lata. Ja o tej miejscówce w sumie zapomniałem przez większość sezonów, ale faktycznie lata na tą miejscówkę dużo osób. A no i w ogóle, jeżeli mnie pamięć nie myli... Siema. Kolego. Jest tu ten primal. Ten szary primal. To nie jest primal, to jest makeshift. Mógłby troszeczkę trafić. No nie, kolega wycofuje się, co ty robisz? Soulia, spokojnie, nie ma problemu. O, czy ja mogę? Ała, nie bij mnie. Dobra, 3 shockwave'y, ej dobra. Widzę, że tych shockwave'ów jest ogromnie dużo na mapie. A to mnie, nie ukrywam, bardzo cieszy. Dobra, ogarnijmy sobie troszeczkę matsów. Tak tylko na spokojnie, nie ma problemu. No, kolega mnie walnął z łuku, co mnie, nie ukrywam, troszeczkę bolało. Weźmy sobie emeczkę, nie ma najmniejszego problemu. Tej pompy nie biorę, bo pompę sobie będziemy mogli zupgrade'ować tego makeshifta na niebieską. Kolego, chodź tutaj. Ja it! Ej, to mnie wywala bardziej niż myślę, ja pierdzielę. Ej, fajnie wygląda ten efekt. Powiem wam, że ten pomysł z eventami jest naprawdę śmieszny. Nie ukrywam, że śmiesznie się grało, jak był... Siema, dzień dobry. Proszę, proszę. Ruszam się, żeby chłop mnie nie trafił, ale chłop już jest tak obity, że można sobie go... Myślę, że na spokojnie podje... Naprawdę. Typie. Błagam cię, jesteś za tym płotem. Idę do ciebie.
Nie, no naprawdę nie gadaj. Proszę. Bliska. No ale że to nie weszło, było idealnie w typa. Kolego, gonię się shockwave'em jak coś. Siema. O, dobra, witam. No nie gadaj, że nic w niego nie wleciało. Ty, typie. On ucieka do domku, naprawdę. Kolego, nie ma czasu. Bo jeszcze tutaj chcę życzyć powodzenia drogim widzom, drogim uczniom, którzy mają dzisiaj... Typie, jesteś wyżej? Nie ma cię wyżej, jesteś niżej. Dobry, kolego, chodź. Siema, dzięki bardzo. Pan anonimowy wyeliminowany. A dzisiaj, słuchajcie, z tego co wiem, są egzaminy ósmoklasisty. Znaczy, w sumie nie jednego. Wszystkich ósmoklasistów, więc jeżeli ktoś tutaj jest, kto dzisiaj pisał egzamin i właśnie sobie z niego wrócił, to witam, proszę dać znać w komentarzu, jak poszło. Dzisiaj chyba polski, z tego co wiem, ale jestem troszeczkę out of loop, bo za moich czasów to było gimnazjum jeszcze. Siema. Dobry, to może zaraz dokończę. Bo tu widzę, że jest jakaś ostra jadka. W sensie nie ostra jadka, ale na casualu to jest bardziej chillek. Raczej sobie odpaliłem właśnie tego, tą gierkę, żeby się troszeczkę bawić tym eventem. Spokojnie. Chill. Kolego, no już luzik, luzik. Ja wiem, ja rozumiem, ja rozumiem. Proszę bardzo, niebieska pompa, nie trzeba upgrade'ować, dziękuję bardzo. Dwa SMG. Dwa SMG to jest, słuchajcie, meta, dopóki nie mamy... No ja nie ukrywam, że chciałbym mieć łuk ten shockwave'owy, prawda? A wydaje mi się, że to nie będzie jakiś wielki problem dzisiaj, żeby ogarnąć sobie shockwave'y. Tu widzę, że NPC jest strasznie cięty na jakiegoś typa. Na górze, mi się wydaje. Strasznie ten dom jest rozwalony chyba przez tego shockwave'a, którym uciekaliśmy razem z typem. Znaczy on uciekał, ja go goniłem, żeby nie było. Dobry. Witam, gdzieś tutaj. Jezu, koleś co sobie zrobił, głowa mnie boli jak to widzę. Typie, na spokojnie. Tu w ogóle są dwie osoby, co ciekawe. Czekajcie, o. A to NPC był, ja pierdziele. Ale no tak, bo przecież NPC go gonił. A ja myślałem, okej, okay, jeden typ jest pode mną, jeden nade mną. Drugi się zabudował, Boże, co on tu zrobił. Typie, wszystko w porządku. Mogę się wbić jakoś tutaj. Nie będziesz dla mnie bardzo zły, hej. Witam, witam. Nie gadaj, że chłop jest na górze? Tak, chłop jest na górze, co się dzieje? Ty, najdziwniejsza walka, jaką miałem normalnie teraz. Chłop jest nie wiadomo gdzie. Tutaj, aha. Naprawdę? Ty, no chłop mnie zbejtował troszeczkę tymi wszystkimi tymi. Chłop mnie zbejtował troszeczkę tymi daszkami. Jezu, już mi słowo wyleciało. Także słuchajcie, jeżeli mamy tutaj jakiegoś ósmoklasistę, to powodzenia na egzaminach. No, za moich czasów jeszcze było, słuchajcie, jest ile tych dużych potek, nie ma problemu, teraz sobie akurat mogę je użyć. Za moich czasów jeszcze było gimnazjum i to był test... Kurczę, jaki to był test? Czy to był test szóstoklasisty, a potem gimnazjalny? Ej, w sumie nie wiem, czy teraz ten test ósmoklasisty jest zamiast szóstoklasisty i gimnazjalnego, to są dwa egzaminy w jednym, czy jestem jakiś głupi? Czy teraz się pisze nasz i szóstoklasisty i ósmoklasisty? Ej, nie mam pojęcia. Czy jestem już dinozaurem? Czy ty, typie, możesz przestać być rajdowcem i do mnie podejść? Fajnie by było zawalczyć. Ech, kolega się zatrzymał, nie ma problemu. Pani Galaksy! Dobry. Ej, infantry, o! Masz łuk. Bardzo by mi się przydał. Siema. No proszę. Okej, okay, dziękuję bardzo. Fantastycznie, fantastyczny. Ale tylko zielony. Ja bym chciał shockwave'owy łuk. Shockwave'owy łuk w teorii możemy sobie wykraftować, no nie? Zaraz sobie do tego przysiądziemy. No jak mówię, zwykle sobie ciśniemy teraz arenkę. O mój Boże! Dziękuję bardzo! Shockwave'owy łuk! Dobra, czy on mnie wybije jakoś bardziej? O, bez kitu! Ej, zawaliście! No powiem wam, że te eventy mi się strasznie podobają. Co prawda, na tym płomiennym evencie była trochę imba na mapie. Jak widzieliście tam jakiś odcinek chyba sprzed 2 tygodni, to strasznie specyficznie to wszystko wyglądało. Jak wszystko płonęło. Potem był chyba event z rybkami, prawda? Ten event jakoś skipnąłem, bo te rybki... No, takie po prostu rybki, no nie, na mapie nic się tam specjalnego nie działo. A teraz jest normalnie chyba najfajniejszy event ze wszystkich, jeżeli chodzi o te takie tygodnie dzikie. Więc całkiem spoczko. Jestem ciekaw, czy jeszcze będzie jakiś w tym sezonie, ale wydaje mi się, że jakiś może być. Dzień dobry, kolego. Czy my się ciśniemy? No, chłopie, ale wyskakujesz mi w momencie, kiedy ja już wiesz, o co chodzi, nie? Spokojnie. Widzę, że się w tym samym momencie zabudowaliśmy, ale to w sumie dobrze. Na spokojnie, kolego, wiesz, o co chodzi. Totalnie chillujemy. Przeciągnijmy sobie, jak to mówią, cięciwe. O Jezus. Myślałem, że mam SMG w ręce i strzeliłem do niego z pompy. I chyba tą pompą mu rozwaliłem kewa? Już mam jakieś błędne wspomnienia chyba z tej gierki. Dzień dobry, kolego, proszę. Bo jakbym mógł tutaj tobie daszek zrobić, ale że kolega mi schody zrobił, okej, okej. Szanuję. No niestety masz pecha, kolego. Nie no, błagam cię. Błagam cię. Dziękuję. Jak to się mówi, nauczyłem się jednego triku i teraz normalnie mam go przez całe życie. Coś pięknego, no nie? Ty, tego skara wezmę za SMG. Nie wiem, lubię infantry, więc sobie na razie infantry zostawimy. O czemu nie?
Czemu nie? Weźmiemy sobie bandaż, weźmiemy sobie shockwave łuk i będzie trzeba chyba stąd palić powoli wrotki. Tak zwanym łukiem, łukiem zagłady teraz. Polećmy, poszukajmy ludzi. Ej, już 8 fragów to już całkiem spoczko wynik. W teorii ludzie często grają z dwiema brońmi, na przykład z Karem i z pompą, a ten infantry jest na tyle przyjemny. Adwisek jest online, Adwisek. Olaf, zostaw mnie. Jak ostatnio miałem powiadomienia, że Jacob jest online, teraz Advice. A mam, kurczę, na liście znajomych tyle osób, a tylko te dwie osoby zawsze mi wyskakują. Oho. O kurde, stary mi normalnie chce wjechać shockwave'em. Dobra, czekajcie, spokojnie. Zabudujmy się. Chcę tą jednak dużą potkę użyć. Wziąć sobie od razu łuk. Dobra. Czy ja mu po prostu wbijam do góry? Chyba ta. Siema? O Jezus, no za bardzo mnie wybiło. Jestem jeszcze nieprzyzwyczajony, że to aż tak wybija do góry. A spokojnie, jednak jesteśmy wyżej od niego. Jednak nie. Nara. Dobra, spokojnie, spokojnie, kolego. Uspokój sytuację. Nic się nie dzieje. O, bouncery, no właśnie. Oj, kolego, masz przewalone. Jeżeli używasz bouncerów przy mnie, unlucky, no bo zostaniesz desprejowany. 8 bouncerów. Ej, można by w sumie wykonać pewien manewr. Czekajcie, bo można połączyć bouncera z tym, no nie? Z shockwave, tylko nie może tak. Czekajcie, ja muszę sobie zrobić do tego budynek. W sensie boksa. Czekajcie, wejdziemy sobie troszeczkę wyżej i zrobimy manewr z boksem tak zwanym. Czyli robisz tak, tak, tutaj bouncer. Okej, okay, i teraz shockwave. I ja nic! Let's go! O kurde, jest przypał. Czy ja w ogóle mogę? Nie mogę, ale ja cię mogę. O kurde. Dobra, spokojnie, prawie umarłem, a nic się nie dzieje na luzie. Evron pokazujący fajne triki widzom. No generalnie nie zawsze to wychodzi. Tutaj wydaje mi się, że jest jakieś ognisko, no nie? Chyba było ognisko, tak jest, fantastycznie. Weźmiemy sobie jeszcze tą skrzynkę. Nice, nice, nice. Jezu, w każdej skrzynce shockwave'owy łuk i impulsy. Cóż za piękna gra. Dobra, zestołkujmy sobie ognisko. Za dużo matsów nie mam, no nie? Znaczy mam 900 metalu. Nie wiem skąd koleś wziął 900 metalu. Ale jak widać, udało mu się skądś zgarnąć. Tam jakaś skrzynka się chyba świeciła, przynajmniej słyszałem. Weźmiemy sobie troszeczkę rzeczy, sfarmimy, nie ma problemu, na luzie. Ta skrzynka mnie troszeczkę kusi. Musimy się do końca podleczyć, przepraszam, że mi się odbija. No i co, robimy tak zwany manewr drugi. Ja it! Żegnam. Aż wylevel upowałem normalnie robiąc ten trik, fantastycznie. Okej, okay, także żart, przypominam, dzisiaj 19, 18, godzinę wcześniej niż zwykle mam streama. Jeżeli dostaliśmy się do ćwierćfinałów, to będę potrzebował waszego dopingu. Więc zobaczymy. Witam koledzy, siema, jak tam u was? Hej, mogę ci wejść do boksa? Dzień dobry, witam. Okej, okay, fantastycznie, mam fraga, super, zabudujmy się. Kolejne duże poty, ej, nie wiem, jest tyle lutu teraz. Jestem taki zadowolony, kolego, nie bij mnie, proszę. Okej, okay, dobra, ty płonącym łukiem. Czy koledzy się eventy nie pomyliły? Czy kolego, tobie się eventy nie pomyliły? Neymar. Hej, chłop do mnie strzelił i uciekł. Nie wiem, ty odwróć się, szanuj mnie, szanuj zawodnika. Dobra, słyszę tutaj jakiegoś chłopa, który się, ale on się chyba shockwave'uje do strefy. Więc powinno być w miarę w porządku. Mam matsy. Jeszcze tutaj powinien być jakiś kamień. Okej, okay, fantastycznie, 125 kamienia, jest w porządku. Lecimy do strefy, widzę, że wszystko pospalane, nie ma problemu. Gdzie mamy tego typa, który się shockwave'ował? Nie widzę go niestety, to jest problem. Bo, znaczy to nie jest problem, powiedzmy sobie szczerze, to nie jest problem, ale przydałoby się tutaj zrobić 20. No bo jednak te casualki teraz już wiecie, jak teraz gramy tą arenę, to casualki są na tyle luźne, nie wiem czy to nie jest ten typ. Siema! O mój Boże, Aku, dostałeś banie! Szkoda, że nie za więcej, nie? 61? No to by był fajny frak, jeżeli byśmy faktycznie go jakby wykończyli. Podoba mi się, można takie fajne trickshoty robić. Kurczę, mega fajny event, podoba mi się, jakbym więcej casuali zagrał, no ale trzeba wbić tego czempiona w końcu, co? Tu się wszystko pali, tu się chyba ledwo zaczęło palić. Nie wiem, że czasem nie będzie jakiegoś typa, widzę, że tu są jakieś itemy, więc możliwe, że chłop się spalił. Ale przydałoby się, Jezu, cały dom się pali. Gdyby to był ten płonący event, to już by tego domu nie było, już by w sumie tego miasta nie było, prawda? Wszystko już by było porobione. A tak, tu tutaj jakieś pobojowisko jest, jeszcze 9 osób. No jak jest 9 osób, to jeszcze możemy 20 zrobić, fajnie by było. Nie wiem czemu zawsze znaleźć mi na tej 20. Mam wrażenie, że jakoś jak jest dużo fragów, to jakoś nie wiem. Może ciekawszy odcinek, czy coś. A może tylko w mojej głowie. Pewnie to tylko w mojej głowie, taka wiecie, presja. Presja, żeby widza zadowolić. Dobry, witam serdecznie, hejca. Hejca, hejca, dobry, dobry. Głupio będzie jak mówię, żebyście wbijali od 18. A okaże się, że nie dostaliśmy się do ćwierćfinału, ale na pewno w intrze powiedziałem. Tak jak mówię, nagrywam to właśnie przed turniejem, chwilę co.
poniedziałkowym, a dzisiaj mamy publikację we wtorek. A jeżeli się dostaliśmy w poniedziałek, to gramy jeszcze we wtorek o wyjście jakby do półfinałów. A no, to jest turniej o milion, nie? Witam kolegę, dzień dobry. Hejeczka. Kurczę, no tak to by fajnie wyglądało. O, kolega ze złym jabłkiem. A właśnie, jak się w końcu skończył ten pozew? Czekajcie. Siema, a że ja nie trafiłem takiej rzeczy. Jak się skończył ten pozew Epica? On dalej trwa? Bo wiem, że chyba ludzie, którzy mają iOS-a, dalej nie mogą grać w grę. W sensie, oni mają grę, kiedyś widziałem jakiś filmik, tylko że są zatrzymani kilka sezonów temu, no nie? Bo nie można robić update'ów gry. Całkiem dziwna sytuacja. Dziwna sytuacja jest też taka, że właśnie do was wbijam, typie. Dzień dobry. Kolega, 18 HP. O, taki miły bubulek. Tylko właśnie się wybili i patrzę na to, że mogę zrobić 5 fragów, to już 20 nie będzie. F w komentarzach, niestety dla 20. Tam widzę jakieś pobojowisko i nie wiem, jestem taki szybki. Wicked fast normalnie. O, i słyszę walkę, nie ma najmniejszego problemu. Dobry, witam. A to chyba pan aktor, ojejku, to jest tak bardzo aktor. Oczywiście nie mogę go trafić, bo jest chłop aktorem normalnie. Typie, siema. No na... Nie oceniajcie, Przemek! Przemo, czy ty możesz? Jak to jest, że ja trafiam w ludzi normalnych, a w aktorów nigdy nie mogę trafić? Nawet sprayem czy coś. Typie, chcesz się bić czy co? Oczywiście kolega ucieka shockwave'em, no to jest ten minus tego eventu, że ludzie mi po prostu będą teraz uciekać z tymi shockwave'ami. Ale czy tutaj czasem nie było jeszcze typu, o właśnie. Ciema. Spokojnie. Wbijam troszeczkę do strefy, bo niestety nie jesteśmy w strefie. O nie, kolego. Okej, okay. Come on, błagam. Idę do typa. Tylko ty. On chyba wylądował na drzewie, nie? Nie mam pojęcia gdzie, ta on był na drzewie. Jak miałem powiedzieć, idę do typa, a chłop normalnie nie ląduje. A nie, on dalej, co się dzieje? Ty, ja myślałem, że on shockwave'ował już. Co ty robisz, chłopie? Teraz pewnie shockwave'uje, nie? Halo, dzień dobry. Ty nie shockwave'uje. O mój Boże, chłop został, dziękuję. Nie, jednak shockwave'uje. Come on, proszę, okej, okay, jest po kewie. Czy on dalej jest na drzewie? Czy on zszedł? Nie mam pojęcia, Boże, tu jest za bardzo bujna ta roślina, roślinność. Rozwalę to drzewo, zobaczymy, czy z tego drzewa spadnie. Nie, spadł, pozdrawiam. Tu jeszcze mamy dinozaury, o nie! Raptory tak zwane. Raptory, spokojnie, sobie tylko chcę dużą potkę jeszcze pyknąć. Okej, okay, trzy ostatnie osoby, to trzeba zrobić. Pani ochroniarko, pani mnie zostawi, w ogóle nie wiem. Czy ktoś jeszcze pamięta o tym, że w tym sezonie są buty, które się bierze od tej gardianki i trzeba je zanieść na sam środek mapy, żeby te buty wyszły. Ty tu nie jest czasem? Jezus Maria, nie wiem co się dzieje. Okej, okay, tutaj jest. Chodź tu, błagam, nie skacz po tych drzewach, bo skręca mnie. Na samą myśl o tym drzewie, błagam. Chodź. O mój Boże, typy się walą w piwnicy. Ej, tego typa tu nie ma? Nie gadaj, że chłop mi uciekł. Ty, gdzie oni są? Ej, jestem taki zdezorientowany. Bez kitu oni są chyba w piwnicy. To były wrota piwnicy, no nie? Czy tędy da się wejść? Chyba tędy się da wejść tam, no nie? Siema, dzień dobry. Nie gadaj, że tu jest jeszcze jeden typ. Jest jeszcze jeden typ. Ty, chłop mi normalnie uciekł, jestem chyba jakiś ślepy. Witam, nie, typ jest faktycznie w piwnicy. Dobra, czekajcie, zejdziemy sobie. Witam, witam, czyli to w ogóle chłop chciał dojechać kampera z piwnicy. Panie piwniczaku, czy wszystko w porządku? Siema, zajmę sobie wszystkie ściany. Siema, tutaj jesteś, hej, za 110. Żegnam. Face, zawodnik Face normalnie kampi. No dobra, będzie chyba 18 fragów, jeżeli nie skopiemy ostatniego fraga. Dobra, weźmy sobie wszystko. Jezu, jakieś świnie słyszę. Dinozaury, raptory, wszystko. Panie, zostaw pan. Dobra, ostatni oponent widzę. Oho. Widzę tego typa. Czekajcie, dojedziemy go jakoś fajnie. Czekajcie, Jezu, jak uda mi się tą pompę walnąć. Jait! O! Let's go! No nie! Rakietnica! Okej, okay, powiem tak, I'll take that. Przyjmę takie zakończenie. Chciałbym walnąć z pompy, ale walnąłem chyba za 110, co? Ale chłop stwierdził, że wejdzie na tyrolkę i się z rakietnicy wywali. No dobra, nie ma problemu. Tak czy inaczej, mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. 18 fragów. Podaj dzisiaj o 18 na streama, a już wam nie zajmuję więcej czasu. Dziękuję wam bardzo za uwagę. Trzymajcie się. Pamiętajcie o kodzie EveronSkillFortnite. Elo!